Pod jednym z pierwszych filmów na moim kanale pojawił się taki komentarz i pomyślałem, że to jest dobra okazja, żeby sprawdzić, co w tej materii się zmieniło. Teraz tym razem Wiedźmin z GOGa będzie działał. Wtedy używałem systemu HoloISO, ale on już od paru miesięcy jest niewspierany, więc stwierdziłem, że Chimera OS będzie lepszym wyborem, bo cały czas jest rozwijana. Tu warto zaznaczyć, że ten system również działa tylko z kartami od AMD, także pobieram sobie ISO. Pobrany obraz oczywiście kopiuję na wcześniej stworzony przeze mnie nośnik programem Ventoy, możecie też użyć innych i uruchamiam komputer ponownie. Gdy mam już zainstalowany system, w trybie desktopowym w sklepie instaluję sobie aplikację Heroic Game Launcher. Tu mogę uruchamiać gry z GOGa i Epic Games Store. Można sobie wybrać język, można się zalogować. Ja już jestem zalogowany. Logowanie wygląda dokładnie tak jak w wersji Windowsowej GOGa. Także tutaj też nie ma filozofii. Ok, w mojej bibliotece mam Wiedźmina, także klikam sobie na opcję instalacji i ja w tym wypadku wybieram najnowszego Protona. Zobaczymy, jak to będzie działało. No i czekam na zakończenie procesu instalacyjnego tak naprawdę. Ok, gdy gra już jest gotowa, przed uruchomieniem też warto zaznaczyć, że chcemy nową wersję. Nowa wersja działa znacznie lepiej, uwierzcie mi. I już jestem w samej grze. To są ustawienia dedykowane dla Steam Decka. Mój sprzęt ma więcej podobne osiągi i gram w Full HD. Jak widzicie, gra śmiga bardzo ładnie. A teraz chciałbym przez nakładkę Steama, tą samą, na której działa sobie Steam Deck. No i jak widzicie, tu też jest naprawdę bardzo ładnie. Tu już mogłem uruchomić Mango Hada bez kopania się z nim. No i jak sami widzicie, nie jest to dokładnie te 60 klatek. Gdyby pewne ustawienia obniżyć, to myślę, że te stabilne 60 bym osiągnął. Dzięki Wam za uwagę. Na razie.